Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, oto już trzeci raz The Case of the Golden Idol. Więc tak, sądząc po progresie, i teraz nie wiem jak to się nazywa, trofeów? Chyba tak to się nazywa na X-Klosksu. No mamy już, są 27% gry, ale nie zmieniając faktu, lecimy tak czy inaczej na sprawę szóstą w rozdziale drugim. Jest to sprawa zatytułowana, uwaga, uwaga, wybuchowe wydarzenia w leśnej chacie. Okej. Okay. Birkham Workhouse. Czyli przytułek Birkham. Okej, okay, co my tu mamy? Pleczycy do wynajęcia w regionie Timberbrook. Billy Cracker, Gang Oakwood. Pięściarz, rabuś tęgi, ej. Przytułek Birkham. Pięściarz, mawus. Mały Billy, Gang Hobbs, Wąwacz, chodzi przez kominki. Jack Nails, zajazd Timberbrook, Wąwacz, otwiera zamki. Okej, okay. Pudełko słodyczy i... jakieś czapki, okej, okay. Tutaj jest w ogóle jakaś większa akcja, jak tak patrzę, chyba. Tak inaczej, tawsku zgodzałem, tak. Oddycha, ale wygląda na to, że stracił przytomność, okej. Okay. Nie wchodzi mi sposób rozkazania tego, czego potrzebuję, ale zawsze pamiętaj o dyskrecji. Zauważ, że nie może to być w stanie rozkładu. Im wcześniej po śmierci, tym lepiej. EC, czyli Edmund Clouzee, chyba? Okej. Okay. Wczoraj wykorkował jeden ze staruchów w przytułku. Zgryzuje wóz do transportu, jego truchła. Jeśli wskażesz mi drogę, lepiej zrób to, zanim go zakopią. Nie chcę go potem wygrzebywać, okej. Okay. Klucz... pieniądze i naładowany pistolet. Okej, okay, a strach na w ogóle w drewnianej trumnie. Okej. Okay. A, na bogów, co to było? Rabuś gentleman atakuje w Westbrook. Westbrook. Niesławny rabuś gentleman Walter Kenne, Nie wiem, nie umiem. Wraz z grupą nieznanych towarzyszy próbował powóz na południowej drodze z Westbrook. Walter skradł pasażerom wszystkie kosztowności, posłał młodą damę, a potem znikł. To już piąty napad tego niesławnego gentlemana, który zwyczajowo zjawia się w pięknym garniturze i kapeluszu w miejskim stylu. Nagroda za złapanie Waltera została zwiększona do 100 funtów. Do wszystkich. Nie wchodźcie do miasteczek ani wiosek bez mojego pozwolenia. Nie wolno wam zdradzać położenia chatki. Panie Davidzie Goranie. Odpowiada, że bezpieczeństwo oraz broń. Pani Lucio Smith. Okej. Okay. Zanim podasz mi przygotowane zdanie, musisz je spróbować. Okej. Okay. Mały Pipie. Podasz za czarnego zwierza i złotego dublona. Edmund Clouzee. Pieniążek bierz go, okej, okay, czyli to jest złoty dublon. Wszystko zgodzone. Okej, okej. Okay. Wszystko zgodzone do ponur myślenia. A, okej, okay, miecz. Cukierk w papierku. Pieśń z rubinem, ładowany pistolet. Okej. Okay. Uchodź się. W końcu znam położenie mojego celu. Spotkajmy się z nim w piątek, 10 listopada w Gombocie, okej. Okay. Znaczy, w Gombocie jakieś powiedziałem dziwnie, w gospodzie. Zbierz wszystkie narzędzia. Zgodnie z umową dostaniesz swoją działkę. Wytrychy, piła i pistolet. Tu mamy... pałkę. Tutaj odłamek wazy. Dźwignia z tyłu bożka przywiązany jest niewielki ciężarek. Ciekawe. Patrzcie, mamy nowego bożka. Ciekawe, ile ich jest tak właściwie. A, torebka, jedno zgniło, jedno zielone. Okej. Okay. Okej, okay, wyłamane to jest. I tutaj. Pistolet naładowany i... próżnia, wersja pierwsza. Nie działał, gdy wycelowałem zamknięte naczynie i aktywowałem bożka. Zarówno powietrze, jak i naczynie zniknęły. Po takich przemyśleniach zrobiłem, że to był błąd. Problem z tymi symbolami zauważyłem wyraźnie poprawy. Zmniejszyła się ilość powietrza, ale w zamkniętym naczynie powstała całkowita próżnia. Filtrowanie złota.
Aby się udało, cel musi zawierać choć trochę złota. Przykładem do dobrego celu jest woda morska. Ale do osiągnięcia godnej uwagi ilości potrzebne jest mnóstwo wody morskiej. Możesz spróbować tego na statku na otwartym morzu? Coś takiego, okej. Okay. Pierwszy krok, pobrać złoto z celu. Drugi krok, wysłać złoto do pustego pojemnika. Okej. Okay. Jeden efekt szczęścia. Mam rację co do implikacji tego eksperymentu. Udało mi się dokonać wielkiego odkrycia. Teraz przejdę od owocu do bardziej złożonej materii organicznej. Poproszę Davida, by przyniósł mi martwe ciało do eksperymentów. Okej. Okay. Jest coraz mroczniej. Uwaga, jeśli przy pociągnięciu ze spustu ustawione są dobre glify, proszę przeprowadzić odpowiednie działanie na celu przed sobą. Czerwony oznacza gotowość na... Następnie kolor zmienia na niebieski. Przy niebieskim oku możliwe jest tylko polecenie. Potem oko zrobi się czerwone. Ciekawe, czyli jednak to jest ten sam. Spontaniczne samozapalenie. Zwiększenie ciepła. Zamrażanie. Tak, tak, tak. Ciekawe, czekajcie. Zwiększenie ciepła. Nieco. Później. Zmniejsza się ilość powietrza. O. To ciekawe. I to wszystko? Zwiększenie, zmniejszenie, to jest taka moja podstawa. To jest powietrza, chyba. Muszę jeszcze zobaczyć tylko jedną rzecz. To jest złoto, okej. Złoto. To jest chyba ciepło. A to będzie materia? Dobrze! Teraz osoby. To będzie łatwe. David Goran. Lucia. Smith. Mały Pip. To będzie złoty dublon. Dobra. Ustawmy to, co jestem pewien. Edmund. Tak. Edmund. Nie Klautzli, Edmund. Edmund Klautzli. I teraz tak. Zostały nam trzy osoby. Ten jest womywaczem, a mieliśmy coś w womywaczu. Tu mamy jakiegoś bandytę. Ej, co jest? Nie ma nic, że się gra. Głupia gra. Tu mamy tego całego gentlemana. I on się nazywa Walter Kenne. Okej. Gdzie to jest? Walter... Nie Walter Goran, tu był David Goran. Tu jest... Walter... Kenne. I teraz... Nie tutaj. Tu będziemy mieć... 5 rabus, 5 mawus. Uważ, wchodzisz w komin. Uważ, otwiera zamki. Okej, czyli to jest Jack Nails, ten tutaj. Gdzie jest Jack? Nails. A dobra, to za chwilę. I ostatnio mamy albo Tangy Ape, albo Billy Cracker. Problem, że pięściarz, robisz pięściarz, ale ma wóz. To jest sugeruje, że może to być to. Bo mamy wóz, więc to będzie... Tangy Abe. Okej. Okay. Jeśli nie, to nie wiem. Wcześniej się to spróbujemy tego drugiego i... O! Osoba o nazwisku... Osoba o nazwisku wraz ze współdziałem przeprowadziła dostawę. Po wejściu osoba o nazwisku... Nagle osoba o nazwisku... W tym czasie osoba nazwisku rozpoczęła proces ilości zamkniętej. Do osoba nazwiskach to i to, do pokoju doszło do... Co zabiło te osoby? Okej. Okay. Wybaczcie, musiałem na chwilę cięcie zrobić, bo po prostu przyszli do mnie na chwilę. I tak, osoba o nazwisku Edmund
Cloudsley potrzebowała uchła. Osoba o nazwisku tutaj nie wiem, czy to będzie to, czy myślę, no zobaczę. David Goran wraz ze dostawę trumny po wejściu osoba o nazwisku chyba to będzie Tengi Ape nagle spałowała osoba o nazwisku David Goran. W tym czasie osoba o nazwisku rozpoczęła proces Edmund Cloudsley, wydaje mi się, proces zwiększenia ilości powietrza z zamkniętej wazy, gdy osoba o nazwiskach Tengi Ape i to będzie ten Jack Niles weszły, doszło do eksplozji wazy, zabiło to osoby? Okej, okay, czyli tutaj nie ma być David Goran, tylko Walter Kenne. Tak jak myślałem, że jeśli to nie będzie dobre, to. Ale proszę, proszę, patrz, jakie to szybkie. Aby dostać się do krytej chatki leśnej Edmunda, rabuś gentleman udawał, że dostarcza Edmundowi truchu do jego eksperymentów. Po wejściu do chatki rabusie zatkowali służbę. Edmund szybko zamknął się w swym gimnazjum, gdy rabusie przepiłowali zamek. Edmund zdążył przygotować dla nich pułapkę z bożkiem. Pułapka zabija dwóch rabusiów. Wow. Panie koronerze, bandyci najwyraźniej wsadzili chemikalia z laboratorium. A co się stało potem? Udało mi się odeprzeć pozostałych, ale mój pan, Lord Edmund, był w zasięgu wybuchu. Poważnie go to okaleczyło, a potem doprowadziło do jego śmierci. Niech spoczywa w pokoju. O. Trochę się to nie zgadza z tym, co tam zauważyłem, ale okej. Okay. Co mamy rozdział trzeci. Droga na górę. Okej. Okay. Zaczyna się ciekawie. Dziwne praktyki sekretnego stowarzyszenia. Niezły tytuł. Do śladów. Okej. Okay. Tutaj co mamy? Piękne. Pistolet, sznur. Dla Davida Gorana za wierną służbę. O, okej. Okay. Coś dodatkowo chyba Davida Gorana. Sztylet. Davidzie, zgromadzenie odbędzie się 14 marca. Aby móc wykonać ten szpal, musimy być tam 2 godziny przed północą. Cel przybędzie w pełnym kostiumie. Weź sznur i bronię. Okej, okay, dobra, to jednak może on był tutaj w zmowie z kimś, jakiś plan zrobił? Wait. To przed chwilą widzieliśmy na wozie. Ręka i oko. Chcecie powiedzieć, że David teraz z nim współpracuje? Nie wiem, co by było smutne. Ta skutka zadań do pana myślenia. Mroczne ręce, dumne bestie, węże wodne. Okej. Mistrz, steward, nowicjusz. To jest raczej nowicjusz, mroczna ręka. Czy to trzeba na odwrót? Mroczna ręka, nowicjusz. Okej. Okay. Trochę dziwne, że musi być taka kolejność, ale niech będzie. Zobaczmy, co dalej mamy. Mistrzowie, wyruszyłem na misję zakonu, aby zyskać naszą ziejącą ogniem relikwię i bezwzględnie ukarać nikczemnego wroga. Wraz z kilkoma odważnymi towarzyszami nieustraszenie wkroczyłem do jego kryjówki w chatce, tęcę głęboko w lesie. Ale ten czort przygotował podłą pułapkę. Gdy tylko weszliśmy do jego gabinetu, dwóch z moich towarzyszy zginęło w eksplozji. Dzięki mojej silnej budowie zdołam to przetrwać. Ale zostałem zaraz potem zaatakowany przez wojownika skotobójcę Davida Gorana oraz stado krwiożerczych ogardów. Po godzinie walki otrzymałem wiele śmiertelnych ran, ale mimo to pokonałem tych napastników dzięki mojemu szkoleniu w dziedzinie sztuk walki. Nazwałem zwłoki wroga, został wyzyty przez własną pułapkę, ale po relikwii nie było ani śladu. Muszę się teraz ukrywać, gdyż agenci rządowi depczą mi po piętach. Gdy już ich zgubię,
i wyrze się z tych śmiertelnych ran, wyślę następny raport. Niech przebudzi się Gryf. Walter Kenne. Ten cały, okej, okay, czyli przeżył. Lazarusa Hersta, czy się będzie okej? Okay. Ale tak, mistrzowie, po stokroć przepraszam za moją nieobecność, ale droga do wyzdrowienia była pełna niebezpieczeństw i dzielnych czynów, których nie potrafię wyrazić na piśmie. Rządowe kundle i szpiedzy ścigali mnie niestrudzenie. Byłem zmuszony szukać schronienia w Akwitanii, gdzie wiecie, okej, gdzie wreszcie wylizałem się ze swoich ran. Udało mi się tam również pokonać moich prześladowców dzięki pomocy Lazarusa Hersta, młodego, zaradnego dżentelmena, którego pewnej ciemnej zimowej nocy poznałem w oddalonej posiadłości. Nie tylko zapracował sobie na moje zaufanie, rzucając się do walki przeciwko złoczyńcom, ale okazał się być uzdolony w sztukach tajemnych. Oczywiście nie jest w tym jeszcze tak dobry jak wy. Z przyjemnością też zawiadamiam, że w końcu doszedłem do siebie. Planuję wrócić do Albionu. Sądzę, że Lazarus będzie świetlnym członkiem zakonu. Ręczę za niego i chcę, aby został poddany odpowiedniej próbie. Niech przebudzi się Gryf. Oświeceni mistrzowie, sprzeciwiam się dopuszczeniu niejakiego Lazarusa Hersta do naszego bractwa. Twierdzam, że nasz brat proczej ręki, Walter Kenne, który poręczył za nowego członka, nie zasługuje już na nasze zaufanie. To kłamca i złodziej! Jestem pewien, że po pokonaniu naszego wroga zatrzymał tę złotą miesiącą ogniem relikwię dla siebie. Nie zamierzam tu ustąpić. Walter musi oddać relikwię i osobiście mnie przeprosić. Następnie należy go wydalić z naszego bractwa. Sir Geoffrey Sinclair. Ciekawe. Brat z Mrocznej Ręki, Walter Kenne. Okej, okay, czyli on był w jakimś tym stowarzyszeniu? Rozpoczęcie. Musisz przejść próby... Ślimak, ogień, woda, drewno. Musisz przejść próby gwiazda, ogień, woda, ślimak. Przeprowadzone przez mistrza węża wodnego. Musisz przejść próby przeprowadzone przez mistrza lub stewarda Mrocznej Ręki. Musisz przejść przez próby... Przyjęcie. Przez dowolnego mistrza. Zaraz otrzymasz to, na co sobie zapracowałeś. Pieśń z rubinem. Pieśń z rubinem. Koteczek i oko. Bracie, członek naszego zakonu zgłosił nam nowego kandydata, ale wiarygodność tego członka została zakwestionowana. Dlatego postanowiliśmy podjąć odpowiednie kroki w celu ustalenia losu wszystkich zamieszanych w te osób. Gdy oskarżony członek dowiedzie swojej wiarygodności, może poręczyć za kandydata, a ten z kolei zostanie przyjęty i przetrwa odpowiednią próbę. Zostałeś wezwany, aby dołączyć do naszego spotkania 14 marca i wypełnić swoją rolę w rytuałach Bractwa Rada Mistrzów. Zasygnalizowałem Gryfowi, kim jestem. Bez względu na rezultat, przyjmę swój los. Przejście, rozpoczęcie oceny. Trochę tego nie rozumiem. Rytuał. Czy ja na bazie tego mam wywnioskować, czy mieliśmy do czynienia? Wydaje mi się, że pierwszy może być ślimak, więc albo przyjęcie, albo rozpoczęcie. Ale wydaje mi się, że że to będzie prędzej przyjęcie. A nie to rytuał przyjęcia. Jeśli to jest przyjęcie, to musi być mistrz, więc to by sugerowało, że tu mamy rangę mistrza. Tutaj na bazie wszystkiego mogę wywnioskować, co jest Lazarus Hirst. I tutaj mógłbym zrobić coś głupiego, ale nie będę tego robił. Zostawimy po prostu, że jest to mistrz. Może to być błędne, ale nadal chcę po prostu tak zrobić sobie. Wskazówka. Przeprowadzenie, gdy oskarżający rzuci wyzwanie oskarżonym. Łapiący muszą być bossa. W zależności od powagi oskarżenia, do takich udaje się jakąś substancję, w tym nawet zabójczą truciznę. Dodaj substancję do
jednego z kielichów. Broniący się wybiera pierwszy, oskarżający bierze drugi kielich. Obaj piją wina z kielichów. Kłótni. Oskarżającymi i oskarżonymi mogą być tylko nowicjusze. Jeden członek mrocznej ręki musi dzierżyć miecz. Wymagany wystrój komnaty. Ponury, żniźwasz, niestrudzony nauczyciel, karmić elus. Konfliktu. Oskarżający musi nienawidzić oskarżonego. Jeden nowicjusz musi dzierżyć miecz. Jak niestrudzony nauczyciel, strażnik skarbów, zwierciadło duszy. O, co jest jeszcze tutaj ważne? Po sporu. Oskarżający i oskarżeni muszą mieć rangę przynajmniej stewarda. Mistrz węży wodnych musi dzierżyć berło. Strażnik skarbów, niestrudzony nauczyciel, ponury żniwiarz. I to niezgody. Domy oskarżającego muszą... stają ze swoim bratem, okej. Okay. Mistrz marzeniaki musi dzierżyć berło. Mówca do ślepych, ponury żniwiarz, strażnik skarbów. Powiem tak, wydaje mi się na bazie tego, że są tutaj jakby różne rzeczy, które mogłyby być. Ale tak, patrzcie, ponury żniwiarz, księga i klucz. Klucz to strażnik skarbów pewnie, ponury żniwiarz to ponury żniwiarz, a to strudzony nauczyciel. Więc wydaje mi się, że to nie jest kłótnia ani konflikt. Strażnik skarbów, sporu. To jest chyba spór. Teraz pytanie tylko, co tutaj dalej możemy zrobić? Gryf przemówił. Rubin. Praca z moją fiolką nieznanej substancji. Gryf przemówił. Gryf przemówił. Mężczyzna w masce nie oddycha. Pierścień z rubinem. Pierścień z rubinem. Miecz. I okej. Okay, na bazie tego możemy wnioskować, że to był rytuał sporu. Jeśli to był spór... Mistrz węży wodnych musi dzierżyć berło. Czyli to jednak nie był mistrz. Tamten mistrz w takim razie musi mieć białą sukienkę. Jeśli to jest to, to w takim razie to jest wąż wodny. To teraz musimy zobaczyć inną rzecz. To nie jest mistrz, więc... mistrz albo stewarda mrocznej ręki, stewarda dumnej bestii. Okej, okay, jest to albo rozpoczęcie, albo cena. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Czyli to jest albo steward, albo... nowicjusz. A zobaczmy jedną rzecz. Tutaj mamy rękę i mamy jedno oko. O. Czyli jeśli byśmy wywnioskowali, który z tych tutaj zgromadzonych jest jakby podstawieńcem, tak podejrzewam, to byśmy mogli wywnioskować po prostu... O, kolejną rzecz. Powiem, że tamten był tym, uczniem mrocznej ręki. Wiem, że to jest wąż. Cóż. Tutaj nie jestem w stanie wywnioskować. Ale chwila. Jesteśmy w stanie jeszcze jedną rzecz zrobić. Mistrz lub steward? Steward. Więc uwaga, uwaga, mistrz lub steward. To jest mistrz. To musi być steward. Dobra. Co za tym idzie, wiemy, że... to jest nowicjusz. To się wszystko układa. Wiecie co, to jest jeszcze lepsze niż myślałem. Wiemy, że tamten był mroczna ręka. A jakie są tutaj opcje? Tu mamy nowicjusza. I tu mamy nowicjusza. To jest wąż, czyli to musi być mroczna ręka.
A tu jest dumna bestia, czy dobrze? Dobrze! Świetnie. Dobra, w takim wypadku zobaczmy, co my tutaj mieliśmy. Mistrza Mrocznej Ręki, Stewarda Dumnej Bestii. Okej, czyli już wiemy, że to jest Steward, Dumna Bestia. I nie jest to przyjęcie, a jest to rozpoczęcie. Pewnie znowu to, że musi być Dumna Bestia, Steward. Ta. Głupie. Ale okej, w takim wypadku, co my tu mamy? Mroczna Ręka, Nowicjusz. A, dobra, tu mamy w takim razie Dumna Bestia, Mistrz. Wąż Wodny, Mistrz. A tu mamy wszystko jasne. Ale patrzcie, skoro tutaj dostaję to, to chyba... To znaczy to, że udało się, więc... chcieli oskarżyć tego, więc to musi być on. Tutaj musi być on w takim wypadku. On chciał go oskarżyć. Więc zostaje to? Nie. Coś tu jest nie tak. Okej. Teraz jest już więcej niby złych. Proszę mi prawidłowo. Kiedy był David Goran? To jest jedno lub dwa pora. Czyli to nie jest Sinclair. Tu musi być po prostu niezidentyfikowany. To jest taki właśnie wąż wodny, Steward? Nie! Może Sinclair nie był prawidłowy. Jeffrey Sinclair! Jeffrey Sinclair. I co, musi być nazwisko, a potem imię? Nie. Nie wiem, czy coś przegapiłem, czy jak. Popatrzcie, teraz... Nie. Dwa lub więcej. I teraz tutaj był wąż wodny. Wait, co ja tu klikłem zamiast wąż wodny wcześniej? Dobra. Pewna osoba zasygnalizowała, wypiła, wyzwała. Dobra, zasygnalizowała osobę o nazwisku Lazarus Hearst do rytuału rozpoczęcia. Ta druga osoba wraz z osobą o nazwisku David Goran? To strasznie dziwne, ale tak. Grupy Mroczna Ręka o stopniu nowicjusz. Osoba o nazwisku David Goran pod członka grupy Mroczna Ręka o stopniu nowicjusz i zasygnalizowała. Z banem sobie nazwisko Walter Kenne. Kielich bez trucizny. Osoba o nazwisku Jeffrey Sinclair wzięła drugi kielich i wypiła jego zwartość, przez co zmarła. Osoba o nazwisku Lazarus Hearst przeszła rytuał rozpoczęcia i stała się członkiem grupy Dumna Bestia o stopniu nowicjusz? Zwała nie. Może to nie było rozpoczęcie? Nie, to było rozpoczęcie. Ta druga osoba
co Walter Kenne ma być? Nie wiem, co jest nie tak, szczerze. To jest David Goran. Ja chyba dziś muszę... Pewna osoba... zasygnalizowała osobę na rzecz do rytuału. Ta druga osoba... to ta druga osoba... trochę myli. Pozwólcie, że wrócę na chwilę tutaj, bo chcę zobaczyć... Może w angielskim łatwiej będzie mi to zrobić. Oj, trochę tak się spodziewałem tego, ale tak. Lazarus Hearth was signaled to an inception ritual. Aha, dobra. I nie Inception, tylko to będzie coś innego. To było to całe, dobra. Kontekst mnie zgubił. Dobrze, że zobaczyłem sobie szybko to i tak. Pewna osoba wyzwała osobę o nazwisku Walter Kenne do rytuału sporu. Okej. Okay. Trochę się tu namieszałem przez kontekst, ale no. Okej. Okay. Po otrzymaniu wezwania do rytuału o potencjalnie śmiertelnych konsekwencjach, Walter obmyślił z Davidem plan, który zapewni bezpieczeństwo. Razem schwytali jednego członka bractwa, gdy szedł na spotkanie. David wziął jego kostium i zajął jego miejsce, a podczas rytuału sporu mógł wskazać Walterowi, który kielich jest zatruty. Dzięki temu Walter wybrał dobry kielich, a jego przeciwnik wypił truciznę i zmarł. Okej. Osobiście mogę powiedzieć, że tak trochę... Zastanawiam się, co to w ogóle miało za, powiedzmy, kontekst. To, że tamten Lazarus przeszedł po prostu ten rytuał cały. No bo jeśli być totalnie szczery, to... No ja już tu nie widzę powiązania z tym wszystkim, co się działo. No poza tym, że ten Walter sugerował, żeby on dołączył. Tak czy inaczej, mamy już pół godziny materiału, więc no na tym będziemy kończyć na dzisiaj. A cokolwiek się będzie działo w następnym, no zostawię do następnego. Więc dzięki wam wszystkim, no i do usłyszenia już niebawem, więc no, trzymajcie się i hej hej.